Zadanie pierwsze. Rozwiąż układ równań 2x odjąć 4y jest równe 16 i 6y odjąć 4x jest równe 4 metodą przeciwnych współczynników. No, w pierwszym kroku musimy troszkę przekształcić tutaj ten układ równań w taki sposób, żeby x były pod sobą oraz y pod sobą. I pierwsze równanie przepiszę bez zmian, czyli tutaj będziemy mieli 2x odjąć 4y i całość jest równa 16. Natomiast tutaj te wyrazy, które stoją po lewej stronie tego drugiego równania, zamienię miejscami. Czyli będziemy mieli minus 4x dodać 6y jest równe liczbie 4. No i teraz w kolejnym kroku musimy pamiętać o tym, że metoda przeciwnych współczynników polega na tym, żeby przekształcić, jeżeli jest taka konieczność, a tutaj jest taka konieczność, albo pierwsze, albo drugie równanie, albo jedno i drugie w taki sposób, żeby przy x albo przy y stały albo dokładnie te same liczby, albo przeciwne. Akurat w przypadku tego konkretnego przykładu my przekształcimy tylko drugie równanie, dzieląc je obustronnie przez liczbę 2. Czyli pierwsze równanie, ponieważ nie przekształcam go, przepisuję bez zmian. Natomiast w wyniku dzielenia drugiego równania przez 2 ja uzyskuję tutaj minus 2x dodać 3y i całość jest równa liczbie 2. Dzięki temu my tutaj przy x-ach mamy dwójkę i minus dwójkę, czyli liczby przeciwne do siebie. I z racji tego, że tutaj te liczby przeciwne do siebie występują, no to stronami oba te równania dodaję. Czyli chodzi o to, że lewą stronę tego równania dodaję do lewej strony tego równania, no i prawe strony również do siebie dodaję. Zapiszmy zatem, mamy tutaj 2x odjąć 4y, czyli lewą stronę przepisuję bez zmian. Natomiast z racji tego, że tutaj dodajemy, to znaki w tym miejscu, czy po lewej stronie tego równania nie zmieniają się na przeciwne, więc od razu przepisuję lewą stronę drugiego równania dokładnie tak, jak ona wygląda. No i tutaj mamy 16 plus 2. Zapiszę to 16 plus 2 tutaj w tym miejscu. Co teraz musimy zrobić? Teraz musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Zwróć uwagę na to, że tutaj x nam się redukują do zera. No i zostają nam y, minus 4y dodać 3y. To jest to po prostu minus y i jest to równe 18. No, metoda przeciwnych współczynników właśnie polega na tym, że po przekształceniu pierwszego bądź drugiego, bądź jednego i drugiego równania z układu równań, tutaj po wykonaniu albo dodawania, albo odejmowania stronami właśnie jedna z niewiadomych nam się redukuje do zera. Na tym etapie tu my wiemy, ile jest równe minus y. Nas interesuje, ile jest równe y, dlatego równanie to tutaj, które uzyskałam na tym etapie, muszę podzielić lub pomnożyć obustronnie przez minus 1, w wyniku czego uzyskuję y, który jest równy liczbie minus 18. I teraz tę wartość tutaj sobie przepiszę na boku. Muszę na tym etapie teraz już wyznaczyć x-a. W tym celu muszę wybrać albo pierwsze, albo drugie równanie z układu równań. To nie ma znaczenia, możemy sobie wybrać dowolne. Ja wybieram pierwsze i je tutaj przepisuję. Czyli będziemy mieli 2x odjąć 4y jest równe 16. I teraz na tym etapie minus 18 podstawiam pod y do tego równania, które wybrałam przed chwilą. W wyniku czego uzyskuję tutaj 2x odjąć minus 4, znaczy odjąć no nie minus 4, tylko minus 4 razy minus 18, całość jest równa 16. 2x przepisuję. I teraz minus 4 razy minus 18 to jest 72, stąd tutaj plus 72 przepisuję bez zmian. Całość jest równa 16. No i teraz, żeby takie równanie rozwiązać, to liczbę 72 muszę przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie uzyskuję tutaj 2x, które jest równe 16 minus 72.
co oznacza, że 2x jest równe liczbie minus 56. I teraz obustronnie dzielimy przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez dwójkę, uzyskując tutaj x, który jest równy liczbie minus 28. I takim sposobem uzyskaliśmy już szukane wielkości, ponieważ rozwiąż układ równań polega na tym, żeby wyznaczyć wartości niewiadomych, które tworzą taki układ równań. Te wartości już teraz wyznaczyliśmy i możemy zapisać odpowiedź, że x jest równy liczbie minus 28 oraz y jest równy liczbie minus 18.